Dzień dobry, dzisiaj chcę wymienić ten słupek u psów, spróchniał. Będę chciał go tu boszem naciąć i go wykuć i wstawić wtedy nowy. Zobaczymy jak to pójdzie, lepiej te siurby muszę jeszcze podkręcać. Trzy. Jakoś się udało wykopać. Teraz próbuję mi słupek osadzić. Jeszcze szalunek muszę jakiś zrobić, to żeby to jakoś trzymało się, nie zalewał.
Tym razem ja się z wami witam, bo Sławek się już chyba witał. Co, przeprowadzka tych małych brzdąców. Nie takie to proste, bo dzikusy latają. Ja zamknę. I zaraz wam opowiadam następne aktualizacje. To się co chwilę coś zmienia u tych kur. Przepraszam. A tamta jak ten chciała buchnąć do nich. No, także tutaj mają już klatkę przyniesioną, tą co świnki morskie wcześniej były, zanim je Justyna do domu wzięła. O, już jedzonko przygotowane, pićko przygotowane. Teraz tylko trzeba je ponosić jakoś. Powoli, powoli się ponosi. I ta biała się widzi właśnie tam. To jest po silku, mama mówiła. Dzisiaj mama była. Przyjechała, wpadła tak szybko. Zabieg zrobiła tej kurce Grinszelce, co jajka zjada. Jakoś tam końcóweczkę dzióbka ucięła. My nigdy tego nie robiliśmy. No i pokazała Sławkowi, jak to się robi, żeby tam nie za daleko. No, także wpadła, szybko zabieg zrobiła i pojechała dalej. No i właśnie zajrzała do kurczaczków i mówiła, że ta biała to jest po silku na pewno. Znaczy, że więcej powinno być po silku, ale ta jest silek, że to widać. Piękna moja. Kurde, jak niedomknięte mam. Uciekną jeszcze maluchy, a jak mi uciekną, to taka łatwa sprawa nie będzie. No, tylko uważaj, bo to są blisko. No, widzicie? Teraz to będziecie mieli fajnie, co? I cała plaża dla was. Kurczaki chyba tak nie grzebią w piachu jak kury. Jeszcze trochę. Wszystkie? Tu jeszcze? Ten też, no, ten siwy. Taki ładny. I tamten, tam siwy jeszcze jeden też jest z takim czubkiem. Te czarne jakieś takie małe, nie? A ten jeden to już całkiem czarnuch. Kurczę, tak mi przez te kratki nie za bardzo. Taki malutki jeden, od przy tym rudym. Taki mały tam jest. Ale biała jest najpiękniejsza. Wszystko, ja? To weź tu zamknij tak jak ma być, bo tutaj widzę, że tak trzeba się trochę znać na tych specyfikach. Dobra, ale fajnie. Co mówię, cała plaża dla nich, ale mówię, kurczaki to w piachu nie bardzo, nie? Bardziej kury. Zobaczymy. Na razie trochę wystraszone będą, na kubkę się pchają. Ale wiadomo, nowe miejsce. Bez mamy od wczoraj, te jedne przynajmniej. Tamte to już dawno, jak wiecie, ale te jedne od wczoraj bez mamy. Ale tak nie całkiem bez mamy. Gdzie ona jest? Mieliśmy ją mamie o 200, mama dzisiaj właśnie była. A tam zostaw, ta sobie tą kurę. Także kura została u nas, już gdzieś tutaj jest ze wszystkimi. Nie wiem gdzie. Też się musi zadomowić. O, i tutaj ta grinszelka, nie? To jutro ją wypuścimy. Pod gniazdem? Boi się na pewno, nie? Jutro ją wypuścimy na ten. Do reszty kur. Dwa klatki wolne się zrobią. No, dwie klatki się zrobią wolne, jedna już jest wolna. No, odpukać, żeby nie trzeba było żadnej do izolatki znowu pakować. No, a tamte to jeszcze z tydzień, dwa pewnie, co? No, tamte są młodsze przecież. Trzy miesiące. A jo, od tych pierwszych, jo, no. Jo, jo, to jest dwa tygodnie co najmniej pewnie. No, ale tej kurki mama mówiła, że już tam nie da zostawić. Ale ja się nie dziwię, bo bardzo dobra kurka i bardzo ładna kurka. A to u nas to jest z tych małych. Tak? Właśnie nasze, no, z tych malutkich właśnie, co tam Sławek przed chwilą wpuszczał, no to takie będą, przypuszczam, dwie chyba. Albo podobne. O jajka. Dobra, to co, no to fajnie, no dwie klatki wolne, no ta jeszcze do jutra tylko, nie, zajęta. Wreszcie. Ja by się wypuścić, by się nic nie stało. Nie, na pewno by się nic nie stało. To wypuść. Po co ma siedzieć? To jest z nimi kumplami. To jest, żeby to była jakaś obca, ale to nasza. No i zobaczymy, zaraz pójdę jajka wybrać. Wczoraj było jedno, ale zgniecione było całe. Nie było niezjedzone, tylko po prostu rozgniecione, rozwalone. Ale niezjedzone. A to już dzisiaj świeże słoneczniki dostały? Jo. Widzę właśnie, że nic nie wydziobane. Mówię od wczoraj, by tyle nie ten. Jo. Nie wydziobały? Wszystko wydziobały. No.
No i co tam? O, wyliszenie się rzuca. I zobaczymy właśnie ten. Jutro czy znowu będą podziobane jajka. No ale ten teraz zioba, nie, to nie podziobie, nie? No bo teraz ją nawet trochę boli, nie? Właśnie o to chodzi, żeby trochę się odzwyczaiła. Ja tam, my tego nigdy nie praktykowaliśmy, no, tak szczerze mówiąc. W razie co, dwa trytytki, nie? Dwie trytytki ma, aha. Sławek jej założył jeszcze dodatkowo. A czemu jej nie uciąłeś tego dzyndzla? Dobry, chyba to będzie miała łatwiej złapać. W razie, że będą jajka znowu mokre. Jakiś czas to zrało. No jo, no to mówię, dzisiaj to nie będzie, jeszcze tam za parę dni zobaczymy, nie? Chodź, kreciulek. No, ale już mówię, już tutaj nie było i dzisiaj pewnie też nie będzie, zaraz ten, akurat przyszłam wybrać, więc zobaczę, policzę. No, nawet nie ma żadnych w tych, w żółtku. Zaraz inaczej, mama mówiła, że u niej kiedyś też, o, tu jest ta kurka. Jeszcze kulawa jest, ale już trochę mniej niż była tamta, nie? Tamta. Że właśnie też u niej kiedyś kura zjadała, to mówi, od razu 5-6 jajek więcej dziennie było. Także o, u nas też wiem, że jednego razu no 4 na pewno były takie wydziobane przez jeden dzień. No to jest dużo, nie? By codziennie 4 czy 5 jajek, no kurczę. Jeszcze jakby drugiej jakiejś się zachciało dziobać, zjadać. Dobra, wybieram jajca. Całe 48 dzisiaj. No, a jakie uwalone. Ale to jest od tego chyba. Od jakiejś kupy czy od czegoś, to nie jest od żółtka. No, szału nie ma. O, psiaki muszą na razie siedzieć, bo nawet nie ma jak otworzyć za bardzo teraz. Później jeszcze tam trochę stężeje Sławkowi, to je wypuści. No ale na razie, zresztą kurczę nie wiem czy wypuści, bo jak Riko zacznie skakać, to mu przestawi ten słupek. Także w sumie nie wiem czy je wypuści. Dobra, idę wynieść jajka i dzisiaj chyba się przejdziemy tam na ten, na słoneczniki, na marchewkę. Bo sama dawno nie byłam, z ciekawości, dzisiaj tak nie wieje bardzo mocno, trochę wieje, ale nie tak bardzo mocno, więc może coś tam się uda pokazać, powiedzieć. No, także wynoszę jajka i pójdziemy razem. Dobra, to idziemy, chociaż nie wiem, już bardziej zaczęło wiać przez te 2 minuty, co jajka wyłożyłam. I tak jeszcze tak patrzę, tam na celu mam jeszcze zobaczyć, ale póki pamiętam, jeszcze wrócę do tematu kur. O, już wieje, nie? Przed chwilą nie wiało, dobra. Ta kura, co wczoraj wam pokazywałam, że taka smutna siedziała, taka przymulona, no to już padła. Więc jeszcze jedna mniej, ale już się znowu zgubiłam, ile w sumie już jest na minusie. Jak było 110 chyba. 3 albo 4 już od tej pory na pewno padły. Od tego ostatniego liczenia. Może ktoś tam pamięta, kiedy to było. A zresztą nieważne, no. Tak trzeba będzie jeszcze raz policzyć kiedyś i tak. No, jedna padła, ale jedną zyskaliśmy tą kwokę, nie? Co mama jej z powrotem nie chciała. Także jej bilans na zero. Dobra, proszę zobaczyć to jabłuszko. Jakie ono już jest ładne. Jak z książki normalnie. Jakie to jest? Ciekawe, czy tu jeszcze coś się da przeczytać. O, da się. I ona gold. Zobaczymy. Na jedno na próbę zostawione i tak patrzę na nie, podglądam, żeby nie spadło przypadkiem albo żeby ktoś nie zwinął jakiś zwierz. Tak się chodzi, podgląda, to najgorzej. No, tak dzisiaj, znaczy dzisiaj, ogólnie cały tydzień taki mam teraz tortowy, bo to teraz te święto w czwartek wypada, także no, teraz przed chwilą skończyłam. Sławek tam wam coś widziałam, że nagrywał. Nawet jeszcze nie wiem co, dopiero w domu posklejam wszystko do kupy. No, bo to ja dzisiaj znowu o. I tak się zapowiada do końca tygodnia w sumie. Mimo, że czwartek święto, no to ja niestety czwartku nie mogę sobie odpuścić całkowicie, żeby nic nie zrobić. Bo czwartek jest dla mnie zawsze najbardziej pracowity. Bo to na sobotę najwięcej pracy wtedy mam od czwartku. Właściwie od środy, ale czwartek najbardziej, najwięcej. No. I co? Patrzcie, ile badylów. Tutaj widzę, że trochę już powycinał, powyrywał. Ale tak, o, ścina tylko te koła, głowy. A resztę zostawia, mówi, że później tam przyjdzie z siekierką czy z czymś. I to wszystko powyrywa, także tak się wydawało, nie? Że taka aleja, taka długa słoneczników. A zobaczcie, z jednej strony to on już wyciął prawie. Tam zostało, ja wiem, 1/4 może tego rzęda. Także
No, ładny przesiew zrobił. Tak się normalnie takie widać, że ciężkie są. Patrzcie, jakie powyginane te słoneczniki. Tutaj fajnie wygląda z tej strony. No. I tak dużo się wydaje, nie? Ale to tak wydaje się dużo, jak jeszcze się nie zerwia. To widzieliście sami, ile miał wywiaderku ostatnio, jak pokazywałam. Z 5 takich kół słonecznika nawet pół wiaderka nie miał. Także to tak się wydaje, że dużo, a to wcale nie jest dużo. Tak samo jak mówicie o moich przetworach, że tak dużo, że pewnie w zimę nie damy rady zjeść. No, ja bym chciała, żebyśmy nie dali rady, żeby jednak zostało, a nie zabrakło. Ale to tak się wydaje. No, my nawet na bieżąco teraz ile tych słoików już wynieśliśmy. Bo to do obiadu jakiś kompot, bo to jakieś ogórki i jakieś tam inne rzeczy. Sosy też teraz na bieżąco jemy, znaczy nie na bieżąco, ale te co robiłam ostatnio, no to już też bardzo dużo. Zjedliśmy kilka słoiczków, więc to się tak mówi, ale jeszcze się zima nie zaczęła, my już wynosimy więcej niż wnosimy. Także tak się wydaje, ale mówię, no zima jest długa, nie? Do następnych owoców czy warzyw jednak musimy cały rok poczekać. No, dynia już ją tak dosyć dobrze widać, bo liście już takie są, o. Także dyni w sumie mało w tym roku. Sporo mniej niż zawsze. Właściwie z tej strony tutaj to jeszcze jest w miarę, bo tutaj jest taki miks nasion. Jak ktoś pamięta, jak siałam ze Sławkiem, jak sadziliśmy właściwie, to się chyba mówi, że się sadziło dynie, nie? Pestki, mniejsza z tym, wiecie o co chodzi. To tak do połowy, gdzieś tam od tego dużego słonecznika w tą stronę, to właśnie był taki miks nasion wszystkich, jakie tam tylko mieliśmy. A w tamtą stronę od słonecznika, zaraz pójdę od tamtej strony, to były takie gatunkowe bardziej, można powiedzieć. O, także idę zobaczyć tam, ale tam mi się wydaje, że jest o wiele mniej niż tutaj właśnie z tego miksa. I tak jeszcze chciałam na marchewkę zerknąć. Ona jest tak nierówna. Ta marchewka, którą 3 razy sieliśmy. Sławek w sumie nawet bardziej. Ja pierwszy raz, później drugi, a trzeci to już on. Ten ostatni chyba najlepiej wyszło w sumie. No jakiś tam szału nie ma, ale to jest marchewka, co na zimę zostaje, jak wiecie. Więc jeszcze ma czas. Jaka urośnie, taka urośnie. Mocno ją przerwaliśmy, żeby miała miejsce do rośnięcia. No, zobaczymy. Zobaczymy jesienią. Dobra, i teraz tu. No, tutaj to tak naprawdę mało co widać tej dyni. Tu jest olbrzym, no to ta jedna, no to no jest spora, ale nie jest jakaś tam, wiecie, że szałowa. Tutaj poczekajcie, na końcu była bezłuskowa na pewno. Ostatni rządek, tutaj rządków teraz nie widać, bo to wszystko się pozrastało. Bezłuskowa. Makaronowa. A ta trzecia? Bezłuskowa, makaronowa. Zawsze zapomnę. A dobra, mniejsza z tym. Może mi się przypomni. I chyba, że ta olbrzym to ta trzecia była. Już nie pamiętam. No ale w każdym razie o wiele, wiele mniej jest niż tych z miksa. No i co? Kapustka no trochę się bujnęła. Nie jest tak źle. Już tam jakieś główeczki. Na surówkę się coś tam wybierze. Bardzo się opóźniła przez te robale, co ją ciągle atakowały. No ale teraz już robali nie ma. Teraz już ładnie sobie rośnie, więc fajnie. Więc zdąży sobie dorosnąć. Niech sobie siedzi. Ziemniaki. No suche się robią coraz bardziej. Za każdym razem, co przyjdę, no to coraz bardziej suche. Bardziej ten, wiecie, to taka zaraza wchodzi na ziemniaki, nie? Także już jak wejdzie zaraza, to wtedy już moment i są suche. Ale to jeszcze czas do kopania mimo to. Dobra, i coś jeszcze? O nie, psy biegną. Oh no. A Rikuś? Gdzie jest Rikuś? Nie wiem. Może poszedł gdzieś jeszcze sobie po drodze. Dobrze. Coś jeszcze chciałam pokazać. Buraki, no to się nie zmieniły. Tutaj to jest rodziców. Więc tutaj to tam nie nasze, więc się nie chwalę. dobra, chyba wszystko tutaj. Nie wiem. Jak czegoś nie powiedziałam, to będzie okazja na następnym odcinku powiedzieć. Rikuś się znalazł. Ja mówię, gdzie Rikuś? Riko, z tobą?
z tobą Riku był? Mówię, Fado przyleciał, Perła też, a mówię, a Rikuś mój? Moja kulka mocy. Dobra, jak jest, to jest. Jak on wystaje, Sławek mówi, ja to jej tak nie zobaczę stąd. Dobra, mniejsza z tym. No, ale jeszcze tak mówię, co miałam pokazać. A kapustkę pekińską miałam pokazać. Normalnie z 2 dni na nią nie patrzyłam. To dzisiaj się zdziwiłam, jak przyszłam po maliny, bo maliny, o właśnie, też chyba ktoś pytał o malinę. No to tak jak Sławek kiedyś tam obcinał, mówiłam wam, że te są te holenderskie. Co się śmiał, nie holenderskie. Jakie to są te maliny? Nie afrykańskie, już wiem, że powiesz afrykańskie, ale jakie one są? Jakie te maliny są? No też mówię o holenderskie, zawsze zapomnę. Norweskie, o. No, a tutaj te mniejsze, te niższe, to są jakieś tam nasze stare, jeszcze jakaś tam stara odmiana nasza, nie wiem nawet jak, jaka. No, to teraz te zaczynają owocować i one będą owocować do samych mrozów. Tamte są krótko, ale są, dużo jest ich i duże. A te właśnie drobniejsze, ale bardzo długo owocują do samych mrozów. Także o, także już teraz się zaczęły na dobre. No. Może będzie kapustka. Tak mówię, że chyba za późno ją posadziłam, ale może będzie, może dojdzie. Wszystko się okaże. Myślałam, że wolniej będzie rosła, a ona tak naprawdę śmiga w oczach. Także o. Selery takie dosyć już ładne i pory w tym roku. Chociaż... O, i tą cebulkę właśnie jeszcze trzeba wyrwać, to jest na dymkę. Już też sucha, no, trzeba ją wyrwać kiedyś. Pietruszka? Sławek się pyta, czy coś będzie z pietruszki. Ja myślę, że chyba natka tylko. Tam są takie patyczki cienkie, że jak ja jaki biorę do zupy, to no, nawet nie obieram tego, bo tego się nie da obrać. To jest normalnie taki korzonek cieniutki, jak nawet nie wiem, do czego to porównać. Także tylko natka będzie. Ale to ten, do folii się posadzi sporo, nie? Żeby natka chociaż była. Bo korzenia to wiem, że nie będzie. 15 zł dzisiaj w Biedronce byliśmy. 15 zł za kilogram pietruszki. 16, no 16. No, także grubo, nie? Więcej lubczyku będę kłaść. A co tak, Melka, pozujesz pięknie? Co dostaliście do jedzenia? Teraz będzie liście. Tu są! Sławek psy woła, myślał, że gdzieś zwiały. I co? Wygłupy będą? Ojej. Czochru, czochru. Już tylko patrzy w tamtą stronę. Kiedy przyjdzie ten gospodarz? A, królikom jeszcze daje. Po drodze. A już ty tam ładnie tych słoneczników wyciąłeś. Już prawie jeden rząd wyciąłeś, nie? Nie, no tam już gdzie pół, więcej niż pół. To może coś byś liście pobrywały. Nie, liście, głowy. No. Już tam kawałek zostało, 1/4 rzęda. No, gdzie jeszcze za tymi? Za stogiem. Gdzie tylko połowy? No tu jeszcze wystaje. No, trochę za połową, niech ci będzie. Mniejsze z tym. Ej, zobacz, nogę już zaczyna podnosić jak sika. Tak leciutko, delikatnie. Nieśmiało, ale już zaczyna. Bo Fado nie, Fado jeszcze na kucka sika, nie? No to trzeba się wybrać, nie? Do pana weterynarza. Się kiedy tam umówić na zabiegi. No, dobra, to tyle. Obeszłam, co miałam obejść. W końcu dzisiaj tak nie wiało bardzo aż. Marchew tak miejscami, zależy gdzie, nie? Ale ona tam jeszcze czasu ma, więc niech sobie rośnie. No, pewnie tak zależy jaka pogoda będzie, ale do października to tak sobie spokojnie będzie przecież rosła. Później to zależy, czy mrozy będą, czy nie będą. Były się kąpać. Wyrwał burak. O, drugi. No, one tak ten wysoko rosną, nie?
Pastewne trzciowe to tak głęboko, nie? Zawsze w ziemi były głębiej. A pastewne to tak, o. Ja wiem, tyle buraków jest, a to akurat te małe takie się wyrywają. Dużego tak nie wyrwiesz łatwo za liść, bo za ciężki. Dobra, to tyle. Ty też jeszcze dojenie, tak? No i koniec. Jeszcze w sumie dzisiaj musy jabłkowe mieliśmy robić, ale już chyba na jutro się przełoży, co? Jo, chyba jo. Kurde, tak znowu mi zeszło z tymi ciastami. Dobra, to tyle, kochani, na dzisiaj. I do zobaczenia. Cześć!